No to siemaneczko. Cześć. Dzisiaj taka drobna, szybka robótka. Próbujemy zobaczyć, co jest nie tak z tą pralką. To znaczy, my wiemy, co jest nie tak, bo to po prostu słychać. Jest trzaśnięte łożysko, więc dzisiaj spróbujemy się do tego dobrać. Dobra, bierzemy się. Ja pierdolę. Bardzo dobra robota. Dobrze się zaczyna. Kurwa, kółeczka mi uciekły. Gdzie to poszło? Tutaj podejrzało. I wiecie co? To miała być taka szybka robótka ten, z pralki, jakby dla śmieszków, co nie? Bo my było ten, poza kadrem naprawialiśmy, co nie? Ale ta naprawa gówno co dała, ponieważ tutaj jest ta strzałeczka, że to ma się kręcić w tą stronę, co nie? Kręci się w tą stronę, w przeciwnym kierunku. Niż fabryka tutaj. Po prawyce naprawiali i co? Dobra, dojdziemy do tego. Panu już podziękujemy dzisiaj. No dobra, to wiecie co? Myśmy tu zaczęli od góry to rozbierać, zdejmować sprężyny i tak dalej. Pospinać te, zalaliśmy przy okazji to wodą. Ale wiecie co? To jest otwór rewizyjny. I może nie będzie trzeba całego bębna wyciągać od góry, tylko zdejmie się tą klapkę, a tam będzie dostęp do ułożyskowania tego. Kurwa, twoja wtedy ryby. Pralka ma generalnie 15 lat. Służyła długo. Miała tylko jedną naprawę, chyba 3 lata temu, czyli wymianę łożysk. W sumie widać, jak majster zmieniał, aż pierdyknęło, tutaj pęknięcie jest. Dobre kurna łożyska miał. No, na bogato. Wkręcił w to śrubę i wiesz, i co? Wyciągnął. Ale to jest bęben, bo tym obraca się wszystko, co nie? Cała tamta wewnętrzna strona. No, zapytajmy najpierw Hindusa w takim razie. Szczególnie, że mamy informację, co to jest za pralka. Hindus zawsze pomaga. Hindus już nieraz tam uratował 4 litery, czy nawet 8 liter w tym przypadku, więc jest całkiem zacnie. I wiecie co? Okazuje się, że to trzeba rozebrać całe. Wyjąć ten bęben w ogóle, ponieważ trzeba go rozciąć. Tu już widać, że był rozcinany, więc nie wiem, czy my go rozetniemy w tym samym miejscu, czy tutaj, ale no rozbieramy to do goła. No wyjmujemy bęben, no. Dobra. Wyjmujemy bęben. Słuchajcie, zakładamy serwis nie tylko RTV, ale też AGD. Chcę to odgiąć troszeczkę, chociaż tyci. Mnie chodzi o to, żeby to o tak po prostu zsunąć. Sprężynka ci zejdzie, zobacz. No może i tak. No to chcesz całość zsunąć. No pewnie. O, zobacz już. I teraz tylko to trzeba tam, wiesz. To jest dowód na to, że nie tylko pololezy potrafimy naprawiać. A operator również potrafi mieć kamerę na głowie. Przypomnieli sobie kurwa o Szelka. Tak. Mogłem się przebrać do takiej roboty, a nie kurna w ciuchach roboczych. Tam beton jeszcze na dole jest. Jakieś przewody idą. A, i rura odpływowa jeszcze. O, nasi tu byli. Widzę izolację i trytytkę. Tu trzeba chyba dwoma palcami to zrobić. Strasznie tu ciasno. Czekaj, bo tutaj jest taka lipa, że to idzie do silnika i to idzie gdzieś tam dalej po bębnie. Tylko gdzie? To wiesz co, to kładziemy. Czekaj, to kładziemy ją. Od dupy będzie łatwy dostęp. Dobra. Kurwa, jak nie chcę wiedzieć, jakie tam pająki siedzą. Pająki żadne, tylko pleś ze swoich kurwa skarpetek. Tam pierdolisz pod. No i tu patrz, trytytka. Mniam. Weź jakoś matę czy miska. Miska, tu, prezydent, twaróg. Gdzie? No twaróg, kurwa. Ile tam wody? Co, 2 złote? O. 2 złote! Ale coś za to muszę sobie kupić. Pieniążki. Coś mi tak spadło na tą rękę, takie co jest kurwa? Ja nie chcę wiedzieć, co mi na rękę właśnie spadło. Dobrze jest, zarobiły coś. Wylejmy to kurwa do zlewu. Razem z tym gównem i pieniędzmi. Dobrze jest. Szmatę? Jest nasza szmata. Nie mogę się drugiej, słuchaj. A gdzie jest? A tam. To jest kamielinka, nie szmata. Kurwa. I tak będzie dobra. On, czyli gość to po prostu odłączał. Tu było jakieś mocowanie, to wyrwał. To trzeba zapamiętać, co gdzie szło. To tak, czarne przewody to są grzałki. Najprawdopodobniej. Tak, czyli czarny. I czarny idzie tutaj. Do góry. I co, wyciągamy tak po prostu? Kabelki czy coś, nie? Już wszystkie odpięte. Czaj, pompka tu przeszkadza. O kurwa, czekaj, nie, podstawiamy, bo trzeba to odpiąć. To chyba nie jest jakiś duży problem. Dobra, poszło.
Dobra, coś jeszcze, tu chyba to przeszkadzało. Tak. Trzymaj. Nie utrzymam długo. Poczekaj. O, dobra. Tu mam lepszy punkt złapania. O. Czyli spokojnie. Czyli tu jakieś gówno podeszło. Co, nie dajesz rady? Ciężkie. Tam kurwa ciężkie, tam pierdolisko. Tam się zahaczyło. Kurwa wiązka. Mówiłem to, wyjąć gówno. Czego ta suka nie chce wyjść? Tylko nie puszczaj. Mówi, rozpierdolisz palce. Kurwa! Kto tą śrubę wykręcił tam, kurwa? O, dobra. Trzymaj się. Kręć. O, dobra. Pierdolę. Nie. Co ja wstawię? Chodź, to pod kalorę jest. Dziękuję. O, i tak, moi drodzy, wygląda wnętrze pralki. Syf i gówno. Dobrze, że kurna sterownika nie żeś mnie uszkodzili. Chyba się łożysko zapada. No, doszło do końca już do plastiku. Chciał, nie chciał, trzeba będzie to ciąć. Że to jest jakoś zgrzewane. No, tam jest podgrzewane, niby wiesz, założone i w ogóle, a tam kurna. Pewnie to podgrzali, zamknęli, to się skleiło wszystko. Najlepsze jest to, że ściągasz oddałem już do prawidłowitego właściciela. Leżał kilka miesięcy w mojej szafce po ściąganiu łożysk z alternatora od Poloneza. No, sprawdzimy oznaczenia, tu jest napisane coś. Jest chyba 6203Z. No bo co z tego, że to wpukamy do środka, jak to i tak nie wyjdzie? Trzeba rozciąć. Boję się ciąć diaksem, bo się będzie tak fałdowało wszystko. A to już... zależy, jaką tarczę weźmiesz. No pewnie tak. Tarczą do betonu to pięknie utniesz, równiuteńko. Przerąbane będzie to kurna łapa, coś czuję. Nie, zobaczysz, ja mam na to sposób. Kurwa, no. Najlepiej to było mieć kurwa dremel. Dremelkiem tak gdzieś i by to ładnie poszło. Kurwa diaksem, no to tak samo. Diaks to przecież duży dremel. No tak. Nie no, wiór jest, czy coś tam idzie. A wiecie czemu tniemy to piłeczką, mimo że tam leży diaks? Bo kręci się, bo go źle złożyliśmy i kręci się nie w tą stronę, co trzeba. To tylko nadaje pikanterii temu wszystkiemu. Tak. Wiecie jak to szło? To było tak. Bociana jebał szpak, a potem była zmiana i szpak jebał bociana. To jest robota na miano antyludzkiego warsztatu. Coś pękło, nieważne. Kurwa, za to cały czas dostaje w pierdol. Końcóweczko to tak kurwa napierdala, ale dobrze. Końcówka jest najważniejsza, pamiętaj. Nie końcówkę, całego. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. To jest stara ludzka, prawda, hista, prawda. Kurde, nie mogę się doczekać pierwszego prania. Wiecie co zaraz nastąpi? Wielkie otwarcie. Iriguchi to będzie wejście, daj Iriguchi, wielkie wejście. Ale w znaczeniu, że wielkie drzwi. Wielki otwór. O, daj jama, to będzie wielka... Nie, jama to jest góra. Chuj! Przecięliśmy kurwę. Bardzo dobra robota. Czekaj, jak to było w tych reklamach? Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Tarka do sera. Tarka do sera. Proszę bardzo. Można? Można. Mamy to. O kurna. Mniam. Czyli ty nie używałeś kalgonu. No, ja nie użyłem kalgonu i widzicie, co się kurna stanęło? Jest przerąbane, proszę państwa, przerąbane. Tu jest pleśń nawet. Wow. To też jakieś łożysko? Nie wiem. Wow, i tak się posypało. Chcesz coś? Nie, to trzeba z tym ściągaczem przonym. Jebnięte. Mhm. Ale co to jest? To ja nie mam zielonego pojęcia. To jest jakieś chyba duże łożysko i tu jakiś uszczelniacz. Ciekawe, czy taki będzie w sieci gdzieś do ściągnięcia. Dobra, poszukamy łożysk.
Jak będziemy mieli łożysko, to będziemy to składać. No, jak nie to się to zmierzy, może i coś się dobierze. Czyli jedno łożysko trzyma od tyłu, a drugie tutaj. To są dwa łożyska. I to pewnie jest to najgorsze łożysko. Wyjąć nie będzie problemu, wbić też nie, tylko problem z dostępnością pewnie będzie. I taka jedna grzałeczka. Czyli te wersje reklamowe, gdzie macie 2, 3, 10 kurde tych grzałek, to są te wersje dla bogaczy. Dobra, to kończymy na dzisiaj, bierzemy się dla was za pstryknięciem, a dla nas to będzie za kilka dni pewnie. No pewnie tak, dobra, na razie pany. No to słuchajcie, w sumie pralka może nie jest naprawiona, ale się trochę człowiek zbogacił, więc nie ma tragedii. Pożegnaliśmy się z pralką. No więc nie chciała współpracować. Nie chciała współpracować. To znaczy, trochę nie było czasu na to wszystko. Tak, i dyrekcja tego ośrodka, w którym przebywamy, powiedziała, że nie możemy tego więcej trzymać. Zostaliśmy wyrzuceni z magazynu tam, gdzie ona była, więc no cóż, poradzić mogę na to, ale musimy się tym zadowolić. Dokładnie. Na coś styknie. No ale w zamian za to, proszę bardzo, mamy diesla. Kupiliśmy paliwo. Tak. No, mamy paliwo, dobra, koniec.